Cześć kochani, witam Was ponownie na naszym kanale YouTube. Zachęcam oczywiście cały czas do subskrypcji oraz dania nam dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, z nowymi filmami, które pojawią się na kanale. Kolejny film o akwarystyce morskiej przed nami. Temat już widzicie cały czas za mną. Zapraszam. Dzisiejszy film będzie zdecydowanie różnił się od pozostałych filmów, które do tej pory widzieliście na kanale. Jak widzicie, na ekranie jest już książka. O tej książce chcę Wam trochę opowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że często zadajecie mi pytania, w jaki sposób identyfikuję ryby, które spotkałem podczas wypraw, czy to chociażby Morze Jońskie, czy rafy koralowe i Morze Czerwone. Właśnie na Morzu Czerwonym i na rafach koralowych chciałbym się skupić. Oprócz tego, że odsyłam Was, jeżeli nie znacie danego gatunku ryby czy koralowca, oczywiście na portal akwarysta.eu, gdzie tych opisów, jeżeli chodzi o morszczyznę, jest naprawdę dużo. Opisy oczywiście cały czas się będą pojawiać nowe. Natomiast jeżeli sam osobiście nie wiem, z jakim gatunkiem spotkałem się pod wodą w Morzu Czerwonym, do takiej identyfikacji używam właśnie książki Red Sea Reef Guide Helmuta Debeliusa. Ta książka występuje również w języku polskim. Została ona przetłumaczona. Sam osobiście niestety nie miałem okazji mieć jej w rękach, ale słyszałem opinię, że to tłumaczenie niestety nie jest zbyt dobre i pojawia się tam sporo błędów, i osoby, które znam, zajmują się akwarystyką na co dzień oraz podwodnym światem, poleciły mi jednak wersję angielską. Dodatkowo wersja polska, której zresztą szukałem dość długo, jest totalnie niestety niedostępna. Helmut Debelius tych książek napisał kilka. Nie tylko dotyczą one Morza Czerwonego, ale również innych mórz i oceanów. Także jeżeli będziecie mieli okazję, to moim zdaniem warto zapoznać się z taką książką na żywo i ewentualnie zdecydować, czy się ona przyda w Waszej domowej biblioteczce. Helmut Debelius, kim jest? Urodzony 11 marca 1947 roku. Niemiecki badacz morski, autor wielu książek i publikacji o tematyce właśnie morskiej, pisarz, podwodny fotograf i humanista. Takie informacje znajdziemy o autorze między innymi w internecie. Ale dosyć o tym, przejdźmy do samej książki. Jak widzicie, fajna, gruba oprawa. W książce bardzo dużo zdjęć, co jest mega plusem. Bardzo mało, jeżeli chodzi o informacje o konkretnym, czy to gatunku ryby, czy ogólnie jakieś o rafach koralowych. Oczywiście jakieś artykuły tam się pojawiają, ale są bardzo krótkie. Co fajne, na samym początku mapa z Morzem Czerwonym. Kolejno spis treści podzielony zresztą kolorystycznie na kolor niebieski, w różnych odcieniach zielony, żółty, różowy, dalej pomarańczowy. Dzięki temu też na samych stronach, na górze, te kolory są zaznaczone i łatwiej w ten sposób nam odnaleźć daną kategorię ryb, grupę ryb, zamiast szukać ich kartka po kartce.
Tak jak napowiedziałem już, one są fajnie podzielone, czy to na murenowate, czy na lucianusy najróżniejsze. Kolejno krótki oczywiście wstęp, zdjęcia, niektóre, zwłaszcza jak na rok wydania książki, bo nie jest to najnowsza publikacja, są dość ciekawe i wydaje mi się, że nawet w obecnych czasach z dużo lepszym sprzętem żaden fotograf tych zdjęć, jak chociażby te dwie walczące mureny, by się nie powstydził. Zaczynamy od murenowatych. Ja oczywiście nie będę robił przybliżenia, ani pokazywał wam kartka po kartce. Przekartkujemy to po prostu troszkę, abyście zobaczyli, jak ta książka wygląda i być może zdecydujecie się na to, aby zobaczyć ją sobie gdzieś na żywo. To, co mi osobiście najbardziej w tej książce pasuje i co jest dla mnie bardzo przydatne, to właśnie podział na te najróżniejsze kategorie. Mieliśmy igliczniowate, koniki morskie, skorpenowate teraz, gdzie zaczynamy od skrzydlic, kolejno właśnie ryby, kamienie. Ten podział zdecydowanie ułatwia mi zidentyfikowanie danego gatunku, który spotkałem pod wodą. Nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o życie morskie, to tych gatunków jest naprawdę niezliczona ilość. Zresztą całe życie mórz i oceanów na pewno nie zostało jeszcze odkryte. Między konkretnymi gatunkami, jak już wspomniałem, pojawiają się krótkie opisy, można byłoby to powiedzieć, artykuły, czy to o danej grupie ryb, czy chociażby o rybach czyścicielach i krewetkach czyszczących, takich doktorach, nazwijmy to, rafy koralowej. Jak już również wspomniałem, te artykuły nie są zbyt długie, same opisy ryb, jak widzicie, również duże nie są, ale są te podstawowe informacje, czyli przykładowo do jakich wielkości dorasta, na jakich głębokościach możemy ją spotkać. Wszystko to, co tak naprawdę jest najbardziej potrzebne przy identyfikacji danego gatunku. Co fajne, książkę, jak widzicie, już jej trochę przekartkowaliśmy. Jestem na 104, 105 stronie, a jest tych stron jeszcze dość dużo, bo kończymy na 320 i jeżeli niedobrze pamiętam, trochę tutaj zaglądam, bruk 321 plus okładki. Niewątpliwy plus za zdjęcia, za to, że każdy z tych opisanych gatunków ma przy sobie minimum jedno zdjęcie, czasami tych zdjęć jest więcej. Tutaj fajna ryba Pigoplice diacanthus w paseczki, akurat nie podpisana, ale znajdziecie film o niej również na kanale. O, tutaj już jest podpisana. Ryby motyle, chetodontide, czyli chetonikowate. Tych ryb w Morzu Czerwonym jest naprawdę dużo. Chetodon auriga, jedna z ryb, którą spotkacie na rafie koralowej prawie wszędzie, jeżeli chodzi o Morze Czerwone. Czasami wystarczy wejść dosłownie po kostki, jeżeli rafa jest gdzieś blisko, to te ryby powinny się pojawić. Chetodon fasciatus, często mylony z lunulą, w Morzu Czerwonym jednak spotkamy głównie fasciatusa. One są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Żagiewki tutaj po lewej,
roku już po Macentri D, czyli będziemy mieli garbikowate, najróżniejsze. W tym błazenki, akurat Amphiprion ocellaris w Morzu Czerwonym spotykanym niestety nie jest. Czyli ten taki typowy błazenek nazywany Nemo, błazenek okoniowy. Tu różne wargacze. Jeden z bardzo ciekawych wargaczy to Anamcys Twisty. Osobiście w Morzu Czerwonym widziałem go kilkakrotnie. Naprawdę pięknie ubarwiona ryba i te zdjęcia nie pokazują jej piękna. Z kolei Halichoeres hortulans to ryba mega ciekawska. Również spotkacie ją nawet na wodach bardzo płytkich, przy samym brzegu praktycznie, jeżeli tylko gdzieś tam jakaś skała rafy koralowej się pojawi. Ryby są strasznie ciekawskie, one bardzo lubią towarzystwo człowieka. Mi często zaglądały w okularki podwodne, czy też w maskę. Co więcej, jak robiłem zdjęcia, czy nagrywałem filmy, trochę to dziwne. Nie wiem, czy jest to związane z tym, że tych osób, które są w różnych kurortach, jest dość dużo i te ryby są tak przyzwyczajone, ale ryba potrafiła, nazwę to, nagrywać ten film razem ze mną, ponieważ patrzyła cały czas w ekran LCD aparatu, aby, nie wiem, oglądać ze mną to, co nagrywam. W każdym razie tak to wyglądało. Tu mamy różne babeczki, gobiodonki. Acanthurus sohal, ryba strażnik, ryba, która pilnuje praktycznie całej rafy koralowej. Jeżeli zbyt blisko podejdziemy do danego fragmentu rafy i jej się to nie spodoba, to możemy liczyć się z tym, że będzie nas chciała odgonić. Jeżeli nie odejdziemy przy jakimś jej ostrzeżeniu, to może ona nas również zaatakować, czy to dziobem, czy uderzając na przykład bokiem ciała, najczęściej w nasz bok bądź w nogi. Tak troszkę dalej to przekartkuję. Bardzo fajna ryba, Balistoides viridescens. Bardzo duża rogatnica, naprawdę rogatnica olbrzymia, z mega dużymi wyłupiastymi oczami. Ja sam osobiście, gdy zbliżała się zbyt szybko, zbyt agresywnie i zbyt blisko podpływała, to rzeczywiście nie byłem z tego najbardziej szczęśliwy i raczej starałem się oddalić. Ryby tego rodzaju mają olbrzymie szczęki, zęby, którymi może bez problemu zrobić krzywdę, którymi również kruszą koralowce na rafach koralowych, czy rozgryzają chociażby ślimaki. Tutaj już widzimy różnego rodzaju rozdymki. Ale w książce oprócz ryb znajdziemy również po części opisane chociażby mięczaki, różne ślimaki. Tak troszkę szybciej to dalej przekartkuję. Ślimaki nagoskrzelne, piękne stworzenia, natomiast na płytkich wodach raczej ich nie spotkamy. Trzeba udać się już na nurkowanie z butlą. Jeżeli nie macie z tym problemu, to rzeczywiście polecam, bo kolory, jeżeli oczywiście spotkacie te ślimaki podczas takiego nurkowania, na pewno was zachwycą. Tych ślimaków jest bardzo dużo, bardzo dużo będzie opisanych również na portalu Akwarysta.eu, także zachęcam do odwiedzenia. Jest ich na pewno sporo, ponad 100, jeśli nie 150, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie na pewno jest ich bardzo dużo. Super zdjęcie ośmiornicy. Krewetki, skorupiaki również w książce się
znalazły. Panulirus w wersji kolor, bardzo fajna langusta. Karaby pustelniki. Skorupiaki, których również na ogół nie dostrzeżecie, potrafią żyć i na głębszych, i na płytszych wodach w różnego rodzaju koralowcach, ale przy dużym makro zbliżeniu te skorupiaki już są do zaobserwowania. Piękne kraby trapezja, żyjące głównie w koralowcach twardych, zwłaszcza w akroporach. Rurówki, Spirobranchus giganteus, czyli tak zwane rurówki choinkowe. Tych rurówek w Morzu Czerwonym również można sporo spotkać w najróżniejszych, pięknych kolorach. Rozgwiazdy. Pamiętajmy jednak, że Morze Czerwone to nie tylko to, co jest piękne, ale również to, co jest niebezpieczne. Te ostrzeżenia powinny być mówione, moim zdaniem, praktycznie przez każdego, czy to sprzedawcę danej wycieczki, jeżeli lecicie z jakimś biurem podróży, czy też na miejscu w hotelu. Po lewej żółw, po prawej jednak już węże morskie. Niebezpieczne dla człowieka jest praktycznie wszystko. I tutaj nie żartuję, wszystko, dlatego że ciężko jest stwierdzić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia. I lepiej nie dotykać, właściwie w ogóle nie powinniśmy dotykać nic, co jest pod wodą. W Morzu Czerwonym spotkamy również bardzo fajne diugony, krowy morskie, czy chociażby delfiny. I nie zapominajmy również o rekinach i płaszczkach, które też są po części tutaj w książce opisane. Na końcu jeszcze indeks, który również ułatwia znalezienie danego gatunku, jeżeli już wiemy, z czym mieliśmy do czynienia, i oczywiście polecenie pozostałych książek, jak Ocean Indyjski na przykład, czy Azja, książka o ślimakach i wspomnienie, a właściwie fragment informacji o autorze. Tak wygląda ta książka. Jeżeli będziecie mieli okazję, to naprawdę zachęcam przynajmniej do zapoznania się z tą książką. Być może zdecydujecie, jak już na początku filmu mówiłem, aby pojawiła się ona w waszej bibliotece. Ja bardzo często jej używam. Ona nie jest droga. Jeżeli będziecie gdzieś za granicą typu Egipt, to można ją kupić już średnio za około $20, jeżeli dobrze pamiętam. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten inny odcinek wam się spodobał. Zachęcam oczywiście do obejrzenia pozostałych i przyszłych filmów na kanale oraz do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Trzymajcie się. Cześć.